Ja tu Państwu przedstawiam taką wiedzę, która w zasadzie... No bo pierwsze pytanie, ile ja na tym mogę stracić, a ile ja na tym mogę zarobić? Takie ludzie zadają najczęściej pytania, co mi to daje, co mi to daje? Więc ta wiedza, to jest, to można by nazwać wiedzą oświeconą i każdy, znaczy moim zdaniem, każdy powinien to wiedzieć, bo u Słowian było tak, że wszyscy wiedzieli, od malutkiego dziecka do dziadka. Od małego dziecka uczono, oswajano ich z niebiosami. I nie to, że oswajano z niebiosami w ten sposób, że tam jest gwiazda taka, gwiazda śmaka, gwiazda owaka. Pierwsze takie nauczanie dzieci to odbywało się na poziomie bajek, opowiastek, zabaw. I na przykład jest taka bajka o rybaku i o złotej rybce, o której wszyscy słyszeli. Więc na niebiosach jest gwiazdozbiór rybaka, piscator po łacinie, gwiazda sieć, która nazywa się reticulum bodajże, i gwiazda złota ryba, która nazywa się Dorado. I dzieciom opowiadano bajkę i dzieci wiedziały, że coś takiego istnieje. Na przykład mówiono tak, ślimak, ślimak, wystaw rogi, dam ci sera na pierogi. Też oczywiście coś tam pewnie słyszeli. Otóż jest to nauka o mgławicy ślimaka. Chodzi lisek koło drogi, nie ma ręki ani nogi. Też taka była, taka wyliczanka, zabawa taka, więc jest to o gwiazdozbiorze liska. Tu jest gwiazdozbiór liska. Brzydkie kaczątko jest taka Andersena, bo on zerżnął wszystkie te opowieści słowiańskie. Brzydkie kaczątko to jest o gwiazdozbiorze łabędzia. Co tam jeszcze jest takiego? Mam chusteczkę haftowaną, wszystkie cztery rogi. To jest o gwiazdozbiorze chusta Weroniki. Stary niedźwiedź mocno śpi. O gwiazdozbiorze wielkiej niedźwiedzicy. Trzeba poszukać tego. Ja tym się zajmuję o tyle, o ile. Nie? Znaczy, to nie jest moje zajęcie takie najważniejsze. I później za każdymi poszczyżynami te dzieci, czy zaplecinami dziewczynki, czy chłopców po poszczyżynach, wchodzili na wyższy etap tej wiedzy i świadomości o tym, że Bóg to jest świadoma przestrzeń międzygwiezdna, która kieruje do nas, która nas reguluje, jakbyśmy powiedzieli, tymi siłami przyrody, tam gwiazdami, mgławicami, tudzież gromadami gwiazd. Szły, teraz mi się przypomniało o tych kurki 3, było coś takiego, jest też taka o kurki. Szły do lasu kurki 3, czy kurczątka w stodole były. To jest z kolei o gromadzie gwiazd, które nazywa się Plejady. Proszę? Panny z lampami. Aha, i panny z lampami, panny z lampami, ale to jest znowu w opowieściach ewangelicznych. Jest te panny głupie i panny mądre, panny, które miały tam oliwę i panny, które nie miały oliwy. To są Plejady i Chiady. To jest ten, kto się znajdują dwie gromady gwiazd w zbiorze byka i jedne świecą jaśniej, a drugie świecą ciemniej. Ewangelie też są napisane o niebiosach i ksiądz na przykład tłumaczy, że jaki to Jezus był szpenią i nakarmił 5000 tymi dwoma rybami i jednym chlebem, czy tam dwoma chlebami. Otóż to nie o to chodziło, tylko chodziło tu, że Jezus tłumaczył im o gwiazdozbiorze chleba i o gwiazdozbiorze złotej ryby. Tak samo, jak mamy taką opowieść ewangeliczną o ostatniej wieczerzy, to jest bodajże Mateusz chyba 26 rozdział, a Łukasza chyba 14, ale to można znaleźć. Chrystusa zapytano, znaczy uczniowie zapytali, jak mamy przygotować ostatnią wieczerzę. Więc mówi do nich, pójdziecie do miasta, zobaczycie człowieka z dzbanem wody, pójdziecie za nim, udacie się do pomieszczenia na górze i tam będzie przygotowana sala na wieczerzę. Kościół katolicki przyjął to w ten sposób, że to jest soboty na niedzielę ta wieczerza się odbywa. Ale ten człowiek z dzbanem wody to jest nikt inny jak gwiazdozbiór wodnika. I ten punkt równonocy wiosennej, który idzie po równiku niebieskim, był w rybach, w gwiazdozbiorze ryb i przeszedł do gwiazdozbioru wodnika. I to jest czas ostatniej wieczerzy.
Znaczy ja to mogę pokazać na rysunkach, jak to wygląda, bo to jest, no takie niektóre rzeczy są bardzo przestrzenne i je dość trudno je zrozumieć. No cóż, te, bo Mariusz mówi mi o Ohrydzie, przypomina. No cóż wam powiem, było chyba dwóch profesorów z Rosji, doktor, było dwóch księży prawosławnych, prymas Czech, prawosławny, nie, to się nazywa metropolita, i taki ksiądz prawosławny, który zajmuje się językami słowiańskimi z Użhorodu, prowadzi taką akademię w Użhorodzie, wśród Rusinów. Był patronat prezydenta Macedonii, który wysłał do nas ministra kultury, który nam tam odczytał taki, no, takie przesłanie. Mówię, dwóch profesorów z Rosji, trzech też było naukowców, z, czterech naukowców było z Czech, z Bułgarii i, no, i mówię z Macedonii, z Uniwersytetu Gawriła Romanowicza Dzierżawina, był rektor tego uniwersytetu, z takich ważniejszych osób. No i powiem wam, że mój referat był najdłuższy. Taki Czech prowadził, nazywa się Zdenek Opratil i mówi tak: Tadeusz, Tadeusz, Tadeusz. Masz czas już. Można zobaczyć? Tak, to jest do pokazania wszystko. Ja chciałem tu powiedzieć coś o tym, jak to wygląda. No tu można zobaczyć. Znaczy byłem bardzo, bardzo dobrze przyjęty, no, no, no cóż państwu powiem. Tam taka rezolucja powstała na ten temat i no i to, bo to były tak trzy dni wykładów, znaczy takich referatów na temat piśmiennictwa i takie, znaczy bardzo różne stanowiska. Ale stanowiska były takie, które się skłaniają, ale też powiecie, że znowu się chwalę, do mojej teorii. I wysłałem teraz do Moskwy taki artykuł, który napisałem w 2011 roku, który uważam, że jest, no, jego trzeba uzupełnić po prostu, tam jest wiele rzeczy, których brakuje, nie? Oczywiście wysłałem treść tego referatu, bo on jest tu w książce, ten referat z całą przyjemnością, Mariusz mi wydrukował ten cały referat, jaki tam miałem wygłosić, 93 strony. Także nawet ci panowie z Rosji, którzy są obcykani dobrze, byli troszeczkę zaskoczeni poziomem wiedzy na temat głagolicy, jaka się rodzi w Polsce. No to wychwaliłem się. A to ciekawe, co się pan dowiedział. Znaczy powiem, że nie przebili mnie za bardzo. Ale muszę tak powiedzieć, no dobrze, bo tak było. Bo tak było, że mnie nie przebili, nie? Bardzo, bardzo taki fajny człowiek był to właśnie ten no pop, ten ksiądz z Użhorodu, bo on w ogóle mówił, że, no, że on musi uznawać tego świętego Cyryla i Metodego, jednak uważa, że to jest nieprawda, co o nich mówi historia. Zresztą ja też tak uważam, ja uważam, że ich w ogóle nie było, bo to są z palca wyssane postaci po wojnach napoleońskich, bo nigdzie w historii, nigdy nie byli kanonizowani ani beatyfikowani. Zresztą podobnie jak ze świętym Hieronimem też jest takie, no, chrześcijańskie kłamstwo, byśmy powiedzieli. Czym się podpieram? Bibliografia Ilińskiego wymienia 148 prac poświęconych początkom Pisma Słowiańskiego. Biografia Poprużenki i Romańskiego z roku 1942 wymienia 36 pozycji. Morzajewa z 80 roku 192 prace. Paunowa z 83 roku 243 pozycje. Hipotezy, jakie wziąłem pod uwagę. Szafarzyk, Taylor, Jagicz, Weiss, Kulbakin, Karski, Durnowo. To są nazwiska Czerenhofa, Trubiecki, Kadiczik, Maresz, Mosina. O, to jest 11 hipotez naukowych, które poddałem tu nawet takiej analizie, no może nie tak bardzo dogłębnej, ale opartej na faktach historycznych, i opieram się tylko na tworząc alfabetów utworzyłem ze 40, to nie znaczy w jakimś szale twórczym, tylko porównując te wszystkie hipotezy, oprócz tych ludzi, których, znaczy jeszcze wchodzi, zaraz państwu powiem kto dokładnie, bo to jeszcze mam na końcu podane, bo to nie umieściłem ich.
Tadeusz Lers-Pławiński oraz dr Marian Wójtowicz z Uniwersytetu Poznańskiego. Dla mnie prostego człowieka bardzo ważne jest zrozumieć, co znaczy obrazowanie. Tak, ale to musimy troszeczkę... Prawda. Także cały czas i robię błędy. Koniec. Nie może być, bo byłoby zbyt idealnie, żeby robić błędy. Żeby nie robić błędów. Tutaj powinny być do góry te łapki tego dżentelmena. I ta literka... Nie, bo źle zapisałem po prostu byka szczerułem i będę musiał to poprawić. Nawet w tej książce jest tak, no ale no nic nie zrobi. To są trzy literki A, kiedyś w języku polskim byłby. U nas mamy teraz tylko to jedyne A, jedyne A. A. Kiedyś było A i A. Były trzy literki. W języku słowackim zostało takie coś, jeszcze w kilku językach. I to się nazywa A długie, A normalne i A pochylone, czyli A krótkie. Stąd jest przy literce U podobna zasada tworzenia, stąd mamy U kreskowane. Ono pochodzi od O i to U powinno, to U kreskowane powinniśmy wymawiać U. A podwójne O, które jest literką U, to otwarte, powinniśmy wymawiać U. Także coś tak samo jak od E pochodzą wszystkie, bo to są te trzy samogłoski A, E, O, to są samogłoski jasne, a pochodne ich to są samogłoski pełne. Znaczy to nie jest z tego, że my mówimy, a zatraciliśmy akcent. Kiedyś oglądałem mamy łaciński. Miodka, mamy łaciński. Tak, ale na przykład miodek, gdy wymawia się słowo ulica. Bo przez uzwykłe. Wrócić. Nie ma drugiego u. No to jest błąd ortograficzny. Nie, nie, uli, nie powinno się wymawiać uli, no ulica, znaczy, a to u to... Znaczy wie pan, wkraczamy na pole fonetyki z kolei, wie pan, ja jeszcze foniką, na razie jestem przy gramatyce i przy gatunkach literackich. Z gramatyki mogę się pochwalić, że tam jestem, no nie taki bardzo mocny, ale mam podstawy, żeby mówić o gramatyce, bo gramatykę w polską utworzył jeden z moich przodków. Można sprawdzić w komputerze. Józef Mroziński. I te trzy literki wyjaśniają nam istotę Trójcy Przenajświętszej. Duch Święty, to byśmy powiedzieli świadoma przestrzeń międzygwiezdna, czyli ta najważniejsza postać, to olbrzymia postać, która trzyma ręce tak, który zrobił już wszystko i nic więcej nie robi. Natomiast tutaj mamy energię. Inaczej siła albo moc. A tutaj mamy materię. To są trzy substancje, takie podstawowe, z których zbudowany jest wszechświat. Czyli jawa, energia, nawia i prawia. Nawia, ja. Nie, nie, nie. Prawia, sławia i chwała. A my żyjemy w nawi i w jawi. Teraz jesteśmy w jawi, a jak umrzemy, przejdziemy do nawi. A jak zasłużymy sobie, czyli zbierzemy odpowiednią ilość dobra i nasza dusza będzie ważyła minus, to wtedy będziemy w stanie pokonać grawitację ziemską, grawitację Słońca, grawitację Układu Słonecznego i oderwać się od Ziemi. To wszystko jest fizyka. To jest fizyka. I tutaj ta literka pierwsza mówi nam: Bóg Najwyższy po dokonaniu dzieła samo stworzenia stworzył niebiosa gwiaździste, czyli bogów, gwiazdy, co zawarł w wiedzy, czym zmaterializował myśl swoją, czy Bożą, jakbyśmy nazwali. Kiedy zobaczył, że to jest dobre, ustalił porządek we wszechświecie i stworzył istoty żywe, wywyższając człowieka, nadał mu w posiadanie ziemi. Tak nam mówi ten alfabet od początku. Późniejsze literki już mówią tam o
tak jak pani mówiła o tym obrazowaniu, to jest takie pierwsze obrazowanie, ono jest tutaj też zapisane. To można obrazować, rozbudować tak imię Boże Ojca, imię Boże tego, który jest z Nim, czyli Syna Bożego. W starych tekstach czyta się o Synu Bożym, co prawda przerobiono to na Jezusa Chrystusa, tego Syna Bożego. Gdybyśmy mieli tutaj coś wyświetlić, bym Państwu pokazał, jak wyglądali bogowie Świst i Poświst, słowiańscy bogowie. To jest Ojciec i Syn Boży, oni znajdują się w ciągłym ruchu. No, może spróbuję Wam na tym pokazać. Tańcowały na tym kamkadzie faktycznie. Proszę? To jak będzie ciemno, że jasno jest to. Później. Na czym to polega z tym Synem Bożym i z Ojcem? Co to jest? Bo ten Jezus to jest... To jest taka postać no, troszkę mityczna i tam historycy się boksują, czy żył, czy nie żył, ale tacy ludzie się zdarzają jak Jezus, o takiej ogromnej wiedzy, bo Kościół katolicki utrzymuje, żeby to był pastuszek i on tam sobie pastuszkował i na tym się to kończyło wszystko. Kochał owieczki. Tak, i kochał owieczki, a to jest nieprawda, bo każda z tych jego Ewangelii, które możemy nazwać mowami czy przypowiedniami, zawiera wiedzę astronomiczną. I ten alfabet niebieski mówi nam o łączności człowieka z niebiosami. O naszych zachowaniach, o wołaniach. Tu są literki I, te długie takie trzy I. No teraz już nie ma tego, ale jak Państwo by wzięli mnichów buddyjskich czy rabinów, jak śpiewają, to długie I, żeby się połączyć z niebiosami. A u Jakutów Bóg nazywa się czyli ta odpowiedź, jaka do nas idzie z niebios. My wołamy I, a niebiosa odpowiadają nam Rzecz jest z tym, że tak jak mówi się, że Noe rozmawiał z Bogiem, czy tam ktoś rozmawiał z Bogiem. Polega to na tym, że nie ma takiej rozmowy z Bogiem. Dzień dobry, Panie Boże. Chodź dzisiaj na kolację. Chodzi o to, że nasza głośnia powinna wydawać takie drgania, które harmonizują z określonymi gwiazdozbiorami albo z ciałami, z innymi obiektami niebieskimi, może być obiektami nieba głębokiego, których my nawet nie widzimy. A powiem Państwu, że jest ich cała masa i starożytni Słowianie o tym wiedzieli, że takie są. I najważniejszych dla nich było, znaczy najważniejszych, wszystkie były ważne te 49, które były gwiazdozbiorami. Zresztą tutaj tak... Ta pierwsza literka A, o której mówię, w tych trzech postaciach odpowiada gwiazdozbiorowi Łabędzia, który nazywa się dzwon, dźwięk, po prostu dźwięk. Jak Rosjanie mówią, kałakolny dzwon, czyli my to mówimy na odwyrtkę, bo że dzwon dzwoni, a oni mówią kałakoł, wydaje dźwięk, czyli dzwon. Dzwon, ten dzwon polski kałakoł wydaje dźwięk. I ta odpowiada temu dzwonowi, ten gwiazdozbiór Łabędzia. I tak się składa, że tutaj z tej strony mgławica ćma, mgławica motyla nocnego, który odpowiada literce Iżica. I jak mówimy od A do Z po polsku, to po rosyjsku się mówi od Aza do Iżica. Czyli ruch ziemi obiegowy zaczyna się na tle gwiazdozbioru Łabędzia. I jest określenie gwiazdozbioru Łabędzia. I kończy się na gwiazdozbiorze Łabędzia i kończy się na mgławicy ćma. Tma. I po drodze Ziemia, biegnąc dookoła Słońca, spotyka się ze 108 obiektami niebieskimi. To są i mgławice, i na przykład jest mgławica, taka nazywa się worek węgla, piec chlebowy, chleb, no ja wiem jeszcze jakie tam mamy, no mówię te gromady gwiazd, plejady, no przeróżne są te obiekty nieba głębokiego. Na tle 108, stąd są te różańce, takie jak tu mam właśnie 108-koralikowe. I one są zrobione w ten sposób, że jest 8 małych i 9 jest duży, ten
koralik, dlatego że ta fala, jaka do nas dochodzi, jest 8 fal małych, a 9 jest głębsza. Jak pokłony się wykonuje, to powinno się wykonywać 8 małych i 1 głęboki. To się nazywa chyzachia. Ale to już mówię, tam potem Państwu o tym powiem. Małą przerwę zrobimy teraz? A możemy.